Cześć, z tej strony wasz ulubiony youtuber, który nagrywa swoje fragmowi na auto BH. Jakub zadał pytanie, dlaczego już nie nagrywa z Brenem? Zawsze fajnie się was oglądało. Słuchaj Jakub, nie nagrywam z Brenem z prostego powodu. Wyobraź sobie, że zniknął Bremu na jakiś rok z YouTube'a i w momencie, kiedy ja nagrywałem Minecrafta, przerzucałem się na CS'a. Przerzuciłem się już na CS'a w 100%, rozumiesz? I wtedy on wrócił na YouTube'a i on nagrywał Minecrafta. Ja nagrywam CS'a teraz, więc te gry ze sobą się jakoś nie łączą. Nie ma płaszczyzny do tego, żeby nagrać razem. No i jakoś po prostu nie możemy się spiknąć z tego powodu, że on nagrywa coś innego, ja nagrywam coś innego, a na siłę nie będziemy też nagrywać razem, bo ktoś tam chce. Sorry, stary. Emil pyta, nagrasz jeden versus jeden z Matthew lub Izakiem? To pytanie jest dosyć skomplikowane, ponieważ na połowę tego pytania jest łatwo odpowiedzieć, ale na drugą połowę już niekoniecznie, ponieważ nagrać jeden na jeden z Matthew jest łatwo, bo mam Matthew na Steamie, jasne, pytam się Matthew, nagrywamy jeden na jeden. Sprawa wygląda o tyle dobrze, że Matthew już grał jeden na jeden z innymi youtuberami i na pewno by się chętnie zgodził na taką akcję, więc możliwe, że taki film jeszcze powstanie, aczkolwiek z Izakiem jest to inna sprawa, ponieważ do Izaka się strasznie trudno dostać, więc raczej bym nie zakładał, że zagram z Izakiem, choć chętnie bym to zrobił, aczkolwiek no nie będę przecież mu spamował i wysyłał na, nie wiem, Steamie albo na Facebooku, ej, zagrajmy jeden na jeden, zagrajmy jeden na jeden, bo to się mija z celem, bądźmy dorośli, no i szanujmy się, tak, także jeżeli Izak by chciał takie coś zrobić, to na pewno sam by też wyłapał taki komentarz gdzieś u siebie pod filmami, a jeżeli takiego czegoś nie wyłapał, to znaczy, że nikt od niego takiego czegoś nie chce, więc też trudno się jest razem spotkać. O, może kiedyś, nie mówię nie, aczkolwiek to bardziej zależy od Izaka, niżeli ode mnie, sorry. Wiktor trochę źle skonstruował pytanie, ale wiadomo o co chodzi. Czy myślałem kiedyś o grze na Smurfie z widzami? No to sprawa wygląda tak, Wiktor. Jasne, że myślałem kiedyś nad takim czymś i nawet powiem ci, że czasami takie coś robię. Słuchaj, albo słuchajcie mnie wszyscy. W linku w opisie tego filmu macie mojego drugiego Steama, na którym zapraszam wszystkich widzów, przynajmniej do tego momentu, aż mam friend listę pełną, potem usuwam i zapraszam. I czasami wchodzę sobie wieczorem zagrać tam matchmaking i wtedy dodaję osoby losowo z moich friendsów. Zagramy jeden mecz, usuwam tą osobę i gram następny z inną osobą, więc jeżeli chcesz ze mną zagrać kiedyś, nie mówię, że to się szybko zdarzy, może i to się wolno zdarzyć, bo ostatnio matchmakingów gram mniej, ale jeżeli chcesz ze mną zagrać, mieć chociaż taką możliwość, to w opisie tego filmu masz mojego Steama, wystarczy wysłać zaproszenie, ja po jakimś czasie przyjmę to zaproszenie i razem sobie zagramy, na pewno tak będzie, ale musicie na to czekać. I niektórzy naprawdę czekają po 2 miesiące, bo jest tyle tych osób do obskoczenia tam, że naprawdę to wygląda ciężko. Ale jasne, jeżeli chcesz takie spróbować, to nie ma problemu, dodaj Steama mojego drugiego i tam sobie możemy pograć. Karol się pyta, czy nagram jakiś challenge z CS-a, na przykład zabiję 40 ludzi w jednym meczu. I ja ci, Karol, tutaj mówię, że już nagrywałem takie CS-owe, nie wiem, challenge, można powiedzieć. Możesz znaleźć je u mnie na YouTubie, na moim kanale. Na przykład nagrywałem takie coś jak Open Case and Win Deathmatch, co polegało na tym, żeby on tworzył skrzynkę i z przedmiotu, który mi wypadnie, muszę wygrać deathmatch albo zagrać bez celownika na jakichś orłach. Także takie na pewno filmy u mnie na kanale znajdziesz, wystarczy sobie tylko trochę poszperać, mam mało filmów, więc łatwo znajdziesz. A czy bym myślał nad jakimiś innymi takimi challenge'ami? Jeżeli wpadnę na coś fajnego, albo wy mi przynajmniej coś fajnego podrzucicie, to nie mówię nie, z chęcią takie coś zrobię i nagram specjalnie dla was. No i przewaliłem 160 dolarów na CS Drawie, mając 60% na wygraną. Co teraz radzić zrobić? W jaki sposób odzyskać te skiny? PS, wielki szacunek za filmik z wyjaśnieniami. Więc tak, Andrzej, słuchaj, tych skinów nie odzyskasz. Nie wiem, czy wiesz, na jakiej zasadzie działa kasyno jakiekolwiek, albo jakikolwiek jackpot. Słuchaj, sprawa wygląda tak, że wrzucasz itemy do puli, no i możesz wygrać albo przegrać. No, jeżeli przegrasz, a miałeś 60% na wygraną, to znaczy, że wygrała osoba albo ktoś w przedziale tych osób 40%, tak? Więc nie masz żadnej szansy na uzyskanie tych skinów, ponieważ je przegrałeś w uczciwy sposób z innymi osobami, które też grają na tej stronie. A to, że miałeś 60% na wygraną, wcale nie oznacza, że musisz wygrać, ponieważ to jest, jakbyś sobie postawił, nie wiem, 100 kamieni na stole, zabrał sobie 60 i twój kolega by zabrał sobie 40,
I potem byście położyli te wszystkie kamienie znowu na stole i przyszedłby twój tata i wybrał jeden kamień, no nie? I na przykład to by był kamień twojego kolegi i on wygrywa wtedy. Rozumiesz, na tym samym polegają wszystkie jackpoty i cały hazard w ogóle na całym świecie, hello. Więc nie odzyskasz tych skinów, no... Sorry, nic nie zrobię. Zauważyłem, Peter, że na ostatnim filmie skakałeś na jakiejś parkurze w CS-ie. Sam bym sobie chętnie poskakał, to jakiś serwer. Powiem ci tak, ziomek, to nie jest żaden serwer. Skakałem sobie u siebie na singlu, po prostu odpaliłem sobie lokalny z botami, poprawiłem sobie mapkę z warsztatu i zacząłem na niej skakać. Jeżeli jesteś zainteresowany mapką, na której skakałem, nazywa się ona KZ Sanktuary. Tutaj się może gdzieś napisze, tutaj na ekranie. Jeżeli jesteś zainteresowany, to wystarczy, że sobie to pobierzesz z workshopu i zagrasz na tym. Tyle w temacie. Fajna mapka, dosyć polecam. Kuba się pyta, w jakim wieku zacząłem nagrywać filmy na YouTube'a i to wam powiem, że sam nie pamiętam dokładnie. Wiem, że to był rok 2009, więc wystarczy sobie teraz odjąć jakieś 6 lat, czyli myślę, że miałem jakieś 13 lat, kiedy to zaczynałem wszystko, więc myślę, że to było właśnie 13 lat i byłem już po mutacji, bo ja dosyć wcześnie przeszedłem mutację głosu. To chyba była podstawówka, 5 klasa czy coś takiego. Ogólnie miałem to zawsze taki stonowany głos, taki wiecie, baz jak chuj, i ja wszyscy mieli taki świakowaty głos, można powiedzieć, wtedy. No i postanowiłem, że zacznę coś nagrywać na YouTube. Na samym starcie nagrywałem jakieś poradniki, miałem tam przez długi okres czasu 100 widzów. Aż potem zacząłem nagrywać Minecraft obcy i właśnie przez to się wybiłem. To była seria, na której zdobyłem swoich widzów. Ogólnie nie liczy się to, ile masz lat. Tylko bardziej chodzi o to, jaki masz pomysł na prowadzenie swojego kanału. Jeżeli zrobisz coś, czego jeszcze nikt inny wcześniej nie zrobił, to na pewno się wybijesz. Dzisiaj na YouTubie szukają właśnie takiego czegoś, czym ludzie się jeszcze nie przejedli, tak? Jeżeli zrobisz coś nowego, to na pewno ludzie to zauważą i będą cię oglądać. Niekoniecznie używaj swojego głosu, jeżeli jesteś jeszcze przed mutacją, bo naprawdę to może zdenerwować i możesz odstraszyć ludzi albo potencjalnych swoich odbiorców od ciebie, także... Jeżeli nie jesteś po mutacji, nie radzę ci nagrywać żadnych let's playów albo nic innego, przynajmniej nie coś takiego, na czym ludzie już zrobili kokosy i co się przejadło, na przykład Minecraft. Na pewno nie zaczynaj też nagrywać CS-a, jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, nie masz głosu i będziesz robił to, co wszyscy, czyli otwierał skrzynki i openingi, na pewno tego nie rób. Ja na pewno mogę takie coś zrobić, ponieważ ja już mam jakąś tam swoją markę wyrobioną, renomę i wiem, że na pewno obejrzy to jakieś 10 tysięcy, 20 tysięcy osób, 30 tysięcy osób. Ja mogę takie coś zrobić, ale ty musisz zrobić coś oryginalnego. Niestety tak teraz działa YouTube. Wiadomo, jak zaczynałeś wcześniej, było łatwiej się wybić, czym dalej teraz idziesz w las, tym trudniej. No chyba, że jakiś YouTuber większy ci pomaga. Wtedy możesz w 2 dni zdobyć 100 tysięcy widzów, ale nie szanuję takiego czegoś. I ogólnie moim zdaniem jest to słabe, ponieważ koleś się pojawia z dupy, nie mając nic ciekawego do przekazania, nic, potem się więcej mądrzy, jaki on nie jest mądry na YouTube. No dobra, bo mnie trochę ponosi. Do następnego pytania idźmy. I Alex na samym końcu zadał dosyć ciekawe pytanie, czy jakbym miał okazję trzymać sztamę z jakimś pro playerem, kto to by był? No i od razu przychodzą mi dwie osoby na myśl, jak sobie tak, a nawet trzy, jeżeli się zastanowić, bo pierwszy, o kim pomyślałem, jak przeczytałem to pytanie, to mówię, no jasne, kto? No Neo mistrz. No z Neo to bym chciał mieć sztamę, nie, tak naprawdę, z Neo... Legendą 1.6 i teraz naprawdę zaczyna dobrze grać w CSGO. Naprawdę chciałbym mieć tamę jako taki znajomy ze znajomym. Naprawdę świetny gościu. Lubię patrzeć, jak gra i uważam, że może być jednym z najlepszych graczy w CSGO teraz. Kolejna osoba, która mi zaraz przyszła na myśl, to myślę, że jest All of Meister. Jest naprawdę, wydaje się, całkiem sympatyczny, jeżeli go się ogląda na streamach i nie wiem, jak gra czasem z paszą. Myślę, że jest to całkiem dobra osoba, no i samo to, że jest najlepszym graczem na świecie, według na przykład mojej opinii, przeważa za tym, że chciałbym mieć z nim taką osztamę. No i jeszcze miałbym dodać trzecią osobę, to na pewno by był KNS, legenda, jeżeli chodzi o AWP, i myślę, że to by było tyle. Słuchajcie, ludziska, jeżeli jesteście ciekawi, gdzie możecie zadać pytania, jest to wszystko na Facebooku. Wklejam taki pościg, że będę nagrywał niedługo Q&A, zadawajcie swoje pytania. Jeżeli taki pościg się pojawia, to wtedy tam piszecie swoje właśnie pytanka i ja wtedy wybieram je do odcinka. Teraz coś jeszcze miałem wam powiedzieć i zapomniałem. Aha,
Nie zapomnij zostawić łapki w górę, komentarze i subskrypcji, jeżeli Ci się ten film spodobał. Następny Q&A pewno jakoś w przyszłości. Nie chcę też strać tym Q&A, żeby to jakoś miało sens, żebyście czekali na to też. No i właśnie, jeszcze zalajkuj Facebooka, jeżeli na pewno chcesz nie przegapić momentu, w którym będziesz mógł zadać mi pytanie, bo nie pisz pytania w komentarzach, bo tam na pewno nie zaglądam, jeżeli jakieś pytanie jest, tylko Facebook, bo też trzeba promować swoją aktywność na Facebooku. Na razie, trzymajcie się i cześć!